GOG Overview. Cześć wam dzisiaj, ja jestem Wizu, a nie witam was w grze, która nazywa się Terła. W serii, która zwie się GOG Overview, jest to seria, w której zajmujemy się grami dawanymi nam za darmo przez nasz polski rodzimy Good Old Games na naszym polskim rodzimym sklepie growym na GOG-u. Link do tej gry jest na dole w przypiętym komentarzu i pamiętajcie, że trwają w tym momencie Black Friday'owe wyprzedaże. Link również macie w przypiętym komentarzu, znaczy się do samej gry, do głównej strony GOG-a, gdzie możecie odebrać z banera. Wydaje mi się, że z launchera GOG Galaxy również da się ten produkt odebrać kliknięciem. No i oczywiście jest link do wyprzedaży Black Friday'owych na 2022 rok. Z czym się je Terroir? Jeżeli poprawnie to słowo wymawiam, jest to gra z września 2017, więc ma już parę ładnych lat na karku. Producentem jest General Interactive i wydawcą również General Interactive jest. Co prawda tu niezbyt Interactive będzie, ale do tego zaraz. Jeżeli rozejrzycie się w internetach, na przykład na takim Steamie, to ma troszkę recenzji, bo 309 nie jest to wybitnie dużo, z drugiej strony jest to raczej niszowy indyczek, więc nie spodziewajmy się zbyt wiele. 309 recenzji jest ok, w większości są pozytywne. Kim i z czym mamy do czynienia? Terroir jest trójwymiarowym tajkunem, gdzie zarządzamy winiarnią. Mamy bardzo dużo opcji do wyboru, przy czym przez większość czasu jest to symulator czekania. Czekamy, aż się pojawią różne rzeczy, które będziemy mogli kliknąć, w zależności od tego, jakie wybory popełniliśmy wcześniej. Jeżeli chodzi o fabułę, nie ma jej za bardzo. Jest raczej coś w stylu, że snujemy sobie własną opowieść tego, co się dzieje, ale nie jesteśmy prowadzeni przez jakąś historię. Nie czeka na nas fabuła, nie będzie żadnych zwrotów akcji, nie będzie postaci do przegadania. To nie jest ten typ symulatora. Jeżeli chodzi o grywalność, jest ona dość dziwna, bo latamy tutaj na heksach, wybierając co na czym chcemy postawić. Oczywiście jesteśmy ograniczani do tego, co RNG nam da, więc możemy dostać bardziej piaszczysty teren albo bardziej ziemisty teren, bogaty w minerały, i to się przełoży na oczywiście efekty w winie. A jak sadzimy te swoje kuleczki, przyszłe rodzynki, to możemy zadecydować, jaki ich rodzaj i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dużo zmiennych tutaj jest. Gra, tak jak powiedziałem, nie jest najbardziej interaktywna, bo przez większość czasu patrzymy, jak się zmieniają sezony i reagujemy wtedy, gra nas poprosi o reakcję, czyli o, winogrona są gotowe do zebrania, czy chcesz je zbierać? I tak, klikamy, zbieramy, potem je ugniatamy, znaczy się klikamy i gra nas informuje, że zostały ugniecione, sprasowane, soki wyciśnięte, beczkujemy, potem możecie butelkować, można kombinować na 100 różnych sposobów, aczkolwiek jest to bardzo połączone ze sobą i nie mamy pełnej dowolności, nie możemy wymusić niektórych rzeczy wcześniej. Jeżeli chodzi o sterowanie, ja latałem na klawiaturze i myszce, standardowo wsadem można ruszać całą przestrzenią, a myszką klikamy, dokonujemy różnych decyzji. Sterowanie jest czytelne, proste i bardzo zrozumiałe. Jeżeli chodzi o strefę wideo, to muszę wam powiedzieć, że jest ładnie, bardzo sympatyczna gierka, podoba mi się ta stylóweczka, prosta, ten księżyc poobijany latający w tle, te samolociki, jakoś tak dziwnie się grafika zgrywa, bo jak ruszałem kamerą, to miałem wrażenie, że ruszam w tą samą stronę, co samolocik leci, więc będę mógł mu się dłużej poprzyglądać, a to wywołało odwrotną reakcję, czyli on szybciej śmignął. Coś jest nie tak z tym przesuwaniem ekranu, jeżeli o to chodzi, ale to nie jest duże ani tym bardziej problematyczny bug w jakimkolwiek względzie. Jeżeli chodzi o strefę audio, mało jest tego audio, jest ono bardzo zapętlone i po dłuższym czasie będzie irytowało, może nawet po krótszym czasie. Polecam wyłączyć muzykę i odpalić coś własnego. Jeżeli chodzi o bugi, jeżeli chodzi o problemy różne w tej grze, to zbyt wielu nie zaznałem, poza tymi graficznymi, co jak pada deszcz, ruszam kamerą góra w dół i deszcz nie zatrzymuje się na naszych heksach, tylko przelatuje przez nie, jakby ich nie było, albo przyspieszamy samolot, próbując przesuwać kamerę, to nic więcej nie zauważyłem, to nie są bardzo problematyczne problemy, oczywiście. Jeżeli chodzi o plusy i minusy, to jest bardzo ciekawa koncepcja. Powiedzmy sobie szczerze, prowadzenie winnicy nie jest najbardziej popularnym pomysłem na gry komputerowe oraz jest bardzo urocza estetyka, mi się ta stylówka podoba, nie będę ukrywał, trafia do mnie nawet bardziej niż się spodziewałem, na screenshotach było takie mech, zobaczyłem to w akcji, okej, dobra, jak najbardziej na tak. Jeżeli chodzi o minusy, to monotonny gameplay, który nie wymaga od nas zbyt wiele, co więcej, nie pozwala też się w pełni strzilować, to nie jest tak, że siedzicie sobie z książką, czytacie i raz na jakiś czas coś klikniecie, tylko raczej musicie patrzeć bezczynnie na ekran, co mnie nie zachwyca. Plus widzę w internetach reakcje ludzi, którzy się znają na tym, o czym jest ta gra. Ja jestem laikiem, totalnym laikiem. Czasem otworzę sobie Czerwone i Wytrawne, ale niezbyt często. Więc jak widzicie, nie znam się na tym za bardzo, ale są ludzie, którzy się znają i twierdzą, że ta gra jest okej, uderza w dobrą mańkę, ale z faktami to się rozmija bardzo. Na przykład, jeżeli to jest ten teren, co twórcy twierdzą, że jest na mapie, tak na globie, to te winogrona, które polecają, żeby tam posadzić, są bardzo złym pomysłem, bardzo złym wyborem i ogólnie nie
jest to połączone tak sensownie, jakby się mogło zdawać. Więc tutaj ludzie się do tego czepiają i jak przeczytacie, to albo są nastawieni na plus, albo znają się na tym i krytykują, jadą po tym, jak ta gra się rozmija z rzeczywistością, z faktami. Dodałbym do minusów jeszcze słaby tutorial, którego praktycznie nie ma. W zakładce tutorial, jak wbijecie i klikniecie w cokolwiek, to dostajecie ścianę tekstu i przeczytajcie o tym, jak się w tej grze steruje, przeczytajcie o tym, jakie co ma znaczenie i co ma sens. Nie tak powinien wyglądać tutorial, nie w dzisiejszych czasach. W tutorialu powinniśmy być prowadzeni za rączkę, a później powinniśmy być puszczeni samopas, żeby osiągnąć własne wyniki i popełniać błędy na własny rachunek. Jeżeli chodzi o wymagania, to praktycznie ich nie ma. Windows 7 albo coś mocniejszego, procesor Intel Core 2, 2,4 GHz albo odpowiednik od AMD 3 GHz lepiej widziany, pamięć 2 GB RAM-u, karta graficzna, która ma co najmniej 2 GB VRAM-u, DirectX 9 i 2 GB wolnej przestrzeni na dysku. Jak widzicie, nie są to raczej przerażające wymagania systemowe. I macie chwilę bez mojego monologu. Once you have stored your wine, you view it and all your other wines in the Cellar Manager, which you can open by clicking on its icon. Note that the Cellar Manager has two tabs, barrels and bottles. Wines start out barreled, after which you can bottle them. After doing so, you can view them under the Bottles tab. While your wine is stored in barrels, their characteristics will change. Bottle them when you are happy with their characteristics. Mając to za sobą, trzeba zaznaczyć, że ten produkt jest do wzięcia bodajże do 28 listopada, więc link macie na dole w przypiętym komentarzu. Lecicie, przygarniacie, a nóż was wkręci i bardzo wam się spodoba. Do mnie to nie przemówiło, ale to też nie jest mój typ gry. Z dziennikarskiego obowiązku informuję, że jest, więc bawcie się dobrze. Miłego dnia, dobrego jedzonka, świetnych gierek do ogrania. Niech darmówki będą z wami. Wizu montuję i odmeldowuję się spać, bo jestem totalnie nieprzytomny po dwóch streamach dzisiaj, plus jak pewnie słyszycie, gardło zaczęło mi właśnie siadać. Do następnego i hej! Ale grafa to mnie zaskoczyła bardzo na plus.